Piątek, 21 dzień maja, Anna Czcińska, dzień dobry. Zapraszam Państwa na główne pytanie zbliżeń. Coraz mniej zakażeń, ale też coraz mniejsze tempo szczepień. Codziennie praktycznie ubywa 50 osób ze szpitali. Trwa walka o to, by przekonać nieprzekonanych do jedynej skutecznej ochrony przed COVID-19. Jesteśmy ambasadorami, którzy wprost mówią, że się zaszczepiliśmy. Kina, teatry, filharmonie i opery wznawiają działalność. 29, czyli data bliska już Dniu Dziecka, 1 czerwca, więc operowy zawrót głowy. Wydarzenia i koncerty z publicznością tak, ale w reżimie sanitarnym. Obowiązują nas zasady co drugiego wolnego miejsca na widowni. 25 lat więzienia dla Krzysztofa S. za brutalne zabójstwo w Dąbrówce. Za dwa czyny kary po 8 lat pozbawienia wolności, natomiast za czyn zabójstwa kary 25 lat pozbawienia wolności. Motywem zbrodni zazdrość, na ławie oskarżonych jeszcze 6 innych osób. Coraz więcej zaszczepionych i coraz mniej nowych zakażeń. Pandemia koronawirusa zwalnia. Dziś w kraju odnotowano ponad 1600 pozytywnych przypadków, w regionie 81. Szpital tymczasowy w Ciechocinku, który przyjmował pacjentów covidowych, zawiesił swoją działalność. Lecznica jest gotowa na ewentualny wzrost zachorowań jesienią. To czarny scenariusz, który powstrzymać mają szczepienia. 1679 w kraju, 81 w regionie. Liczba zakażonych z dnia na dzień spada. Dwa miesiące temu, 21 marca, dzienna liczba zachorowań sięgała prawie 22 tysięcy. Sytuacja rzeczywiście się poprawia i też plusem jest to, że poprawia się dosyć gwałtownie, pozytywnie i szybko, więc codziennie praktycznie ubywa 50 osób ze szpitali, co jest tendencją dobrą i pokazuje, że rzeczywiście choroba się nie rozprzestrzenia. W związku z dużym spadkiem zachorowań swoją działalność zawiesił szpital tymczasowy w Ciechocinku. Lecznica nie zamyka jednak drzwi na stałe. Szpital tymczasowy był tym buforem, który miał świadczyć swoje usługi praktycznie jako ostatnia bariera przy niewydolności systemu szpitali. I dlatego wracamy do tego stanu gotowości, a świadczyć usługi będziemy tylko wtedy, kiedy będzie taka potrzeba. By takiej potrzeby nie było, konieczne są szczepienia. To jedyna skuteczna dotąd broń w walce z koronawirusem. Do tej pory preparat przeciw COVID-19 przyjęło ponad 17 milionów Polaków. To jest szczególna choroba, bo cały świat na to cierpi. Więc trzeba podejść do tego globalnie. Strach ma wielkie oczy. Ja bym się bała raczej, gdybym się nie zaszczepiła. W pełni zaszczepionych jest ponad 5 milionów osób. To wciąż za mało, by uzyskać odporność populacyjną. Dlatego konieczna jest mobilizacja, zwłaszcza teraz, kiedy tempo szczepień zwalnia i wiele osób zastanawia się nad przyjęciem preparatu. Choć tylko to może zapobiec czwartej fali pandemii. Musimy myśleć o takim dobru społecznym, czyli przede wszystkim zróbmy to dla siebie, bądźmy bezpieczni przed zachorowaniem na COVID, ale też myślmy o tych wszystkich, którzy są dookoła. Lubię, kiedy świat jest otwarty. To już ostatnia prosta. Do mety w walce z koronawirusem przekonują aktorzy, artyści, sportowcy, youtuberzy. Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia przeciw COVID-19. Osoby, z których zdaniem liczy się przede wszystkim młodzież, swoim przykładem pokazują, że warto się szczepić, bo to jedyny sposób, by wrócić do normalności i cieszyć się pełnią życia. Jesteśmy ambasadorami, którzy wprost mówią, że się zaszczepiliśmy, a każda decyzja to będzie decyzja każdej z osób i jeżeli pójdą naszym przykładem, to bardzo będziemy się z tego powodu cieszyć. Do kampanii profrekwencyjnej mają się włączyć także samorządy. W przyszłym tygodniu będą znane nowe pomysły dotyczące promocji szczepień. Niewykluczone, że niektóre miasta w regionie zaoferują dla osób, które przyjęły preparat, na przykład zniżki na atrakcje. We Włocławku do szczepień zachęcał prezydent miasta, który przypomniał, że jest to gwarancja bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji. Zbliża się okres wakacyjny. Jeśli chcemy w odpowiedzialny sposób rozmawiać o wypoczynku, o wyjazdach w Polsce czy też zagranicznych, to oczywiście ten certyfikat szczepień musi po prostu być. Także lekarze podstawowej opieki zdrowotnej przekonują do szczepień swoich pacjentów, szczególnie tych w podeszłym wieku, którzy nie mają dostępu do internetu i nie dociera do nich kampania informacyjna prowadzona w sieci.
Lekarze podczas wizyt osobistych, podczas teleporad namawiają pacjentów, którzy jeszcze nie zaszczepili się przeciwko koronawirusowi, aby z tej możliwości skorzystali. Przypominamy, wszystkie już osoby pełnoletnie mają wystawione tak skierowania w systemie. Rejestrować na szczepienia mogą się już także młodzi ludzie w wieku 16 i 17 lat. Cały czas trwają prace nad dopuszczeniem przez Europejską Agencję Szczepień preparatów dla 12, 13, 14 i 15-latków. Jeśli pojawi się taka możliwość, rząd nie wyklucza szczepień w szkołach. Bydgoszcz, Agata Chyłka-Wnuk. Od dziś kolejny etap łagodzenia obostrzeń. Działalność z udziałem publiczności wznawiają kina, filharmonie, teatry, opery. Publiczność odwiedzająca instytucje kultury musi jednak pamiętać o reżimie sanitarnym. Nadeszły upragnione chwile dla miłośników świata sztuki, także tej filmowej. Tak wyglądały ostatnie przygotowania do pierwszego od kilku miesięcy seansu filmowego w toruńskim kinie Centrum. Spodziewaliśmy się, że nastąpi to w ostatni tydzień maja, natomiast z dystrybutorami utrzymywaliśmy kontakt w sprawie takiej ewentualności, takiej możliwości, gdyby się pojawiła, żeby szybciej kina otworzyć. Tak też się stało. Poza kinem mamy 4 duże wystawy. Dzisiaj otwieramy właśnie 4. To jest wystawa 12. już edycja, w moim przekonaniu rewelacyjna, festiwalu Plaster, plakatu i projektowania graficznego. Niebawem, bo w poniedziałek, rusza także studenckie kino Niebieski Kocyk. Musimy wszystko sprawdzić od strony technicznej, żeby wszystko działało. Jak widać, sala jest już przygotowana na przyjęcie widzów. Pokazy będą odbywały się w pełnym reżimie sanitarnym, czyli dostępnych będzie połowa miejsc. Widzowie wracają do kin, a publiczność do teatrów. W Toruniu w sobotę rusza 25. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt. Część wydarzeń będzie na żywo. Tak naprawdę festiwal programowaliśmy już w ostatnim momencie i dopinaliśmy ostatnie terminy, kiedy jeszcze nie było wiadomo, że będziemy mogli grać od 21 maja. Dlatego wydarzenia, które są na żywo w tym czasie, są w większości w plenerze. Po kilku miesiącach zamrożenia do pracy z limitem 50% wolnych miejsc wracają kina, teatry, ale i inne instytucje kultury. Choć nie wszystkie od razu. Bydgoska Filharmonia najbliższe koncerty przygotowała jeszcze w formule online. Pierwsze występy na żywo rozpoczną się za tydzień, 29 maja. Rozpoczynamy od samego rana programami dla dzieci, a zatem Akademia Wielimisia i Od brzuszka do uszka maluszka. A wieczorem o godzinie 19 Orkiestra Symfoniczna pod batutą Pawła Kapuły i bardzo klasyczny repertuar. Podobnie Opera Nowa, największa instytucja kulturalna regionu, która wznowienie działalności planuje w przyszły weekend wystawieniem spektaklu Operowy Zawrót Głowy. Tu trzeba przygotować produkcję, trzeba ją wreszcie sprzedać, trzeba ją rozreklamować i ludzie muszą przyjść do kasy kupić bilety. Tego się nie da zrobić z dnia na dzień, prawda? I tak samo cały czas dbając o jakby o poziom artystyczny. Kolejne luzowanie obostrzeń od 28 maja. Zostaną otwarte siłownie oraz kluby fitness z limitem jednej osoby na 15 metrów kwadratowych. Będzie można także organizować wydarzenia sportowe z udziałem maksymalnie 250 osób. Restauracje będą mogły otworzyć się dla 50% gości. Na imprezach okolicznościowych będzie mogło być do 50 osób. Natalia Kurowska, TVP3 Bydgoszcz. W Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy zapadł dziś wyrok w sprawie brutalnego zabójstwa w Dąbrówce koło Kamienia Krańskiego. Krzysztof S. spędzi w więzieniu 25 lat za zabicie 31-letniego Artura H. Motywem zbrodni była zazdrość o kobietę. Na ławie oskarżonych zasiadło też 6 innych osób, które wcześniej miały pobić pokrzywdzonego. Dąbrówka w gminie Kamień Krajeński. To tam w nocy z 30 kwietnia na 1 maja ubiegłego roku doszło do zbrodni. Rankiem na jednej z posesji tuż obok samochodu znaleziono zwłoki 31-letniego Artura H. Na ciele ofiary było kilkadziesiąt ran. Sprawca został szybko ujęty i przyznał się do winy. Przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, złożył obszerne wyjaśnienia. Wziął również udział w eksperymencie procesowym, który pozwolił nam na odtworzenie przebiegu zdarzenia zabójstwa.
25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo. Taki wyrok usłyszał w piątek 34-letni Krzysztof S. Motywem zbrodni miała być zazdrość o kobietę. Sąd okręgowy uznał Krzysztofa S. za winnego i wymierzył za dwa czyny nakłaniania do usiłowania zabójstwa kary po 8 lat pozbawienia wolności, natomiast za czyn zabójstwa karę 25 lat pozbawienia wolności. Sprawca nie miał wcześniej konfliktów z prawem. Sąd zastrzegł, że oskarżony może starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie nie wcześniej niż po odbyciu kary 20 lat więzienia. Obok Krzysztofa S. na ławie oskarżonych zasiadło także 6 innych osób, które miały związek z wcześniejszym pobiciem Artura H. i nie udzieliły mu pomocy. Były wymierzone za to kary od 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności do kary 6 miesięcy pozbawienia wolności w zależności od charakteru ich czynów. Wśród skazanych są też dwie kobiety, Joanna G. i Violetta S. Obie otrzymały wyrok 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. W akcie oskarżenia pojawił się również zarzut próby rozboju. Sąd przyjął inną kwalifikację tego czynu. Krzysztof S. musi zapłacić zadośćuczynienie rodzinie ofiary w wysokości blisko 1 000 000 zł. Wyrok jest nieprawomocny. Wojska polskie, amerykańskie, duńskie i ukraińskie ćwiczą na podtoruńskim poligonie. To pierwszy etap działań w ramach ćwiczeń Dynamic Front, w których udział biorą wojska sojusznicze NATO. Kolejny etap działań zostanie przeprowadzony we wrześniu w Turcji. Relacja Michała Górskiego. Ćwiczenia na toruńskim poligonie rozpoczęły się 17 maja. W działaniach brały udział wojska z Polski, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Danii. Zasadniczym celem tych ćwiczeń jest prowadzenie strzeleń artyleryjskich, mówiąc w rzemiośle artyleryjskim, wykonywanie zadań ogniowych ze środków ogniowych, czyli z dział artyleryjskich w ramach jednego centralizowanego systemu dowodzenia i treningu poszczególnych czynności przez pododdziały różnych państw oraz gdyby koncentrowaniu wysiłku na wykonywaniu tych zadań ogniowych wspólnie, w jak najkrótszym czasie, z jak najlepszą dokładnością, jeśli chodzi o rażenie celów w ugrupowaniu bojowym przeciwnika. Po dzisiejszym dniu nastąpi taka część końcowa ćwiczenia, typowa dla ćwiczeń wojskowych, czyli zbieranie wniosków, doświadczeń, obsługiwanie sprzętu oraz przemieszczenie i powrót jednostek artyleryjskich do swoich macierzystych miejsc stacjonowania. Działania podzielone były na dwie części. Pierwsza prowadzona była jednocześnie w Niemczech i właśnie w Toruniu. Druga część odbędzie się we wrześniu w Turcji. Była to już 5. edycja międzynarodowych ćwiczeń artyleryjskich. To jest piątkowe, główne wydanie zbliżeń. Co jeszcze przed nami? Sejm ponad podziałami przyjął ustawę o przekształceniu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Politechnikę Bydgoską. Wojewódzkie obchody Święta Strażaków i dyskusja o przyszłości ochotniczych straży pożarnych. Politechnika Bydgoska coraz bliżej. Sejm niemal jednogłośnie ponad podziałami przyjął projekt ustawy o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Teraz ustawa będzie procedowana przez Senat, a potem podpis prezydenta. Sejm uchwalił ustawę o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Takiej jednomyślności na sejmowej sali nie było dawno. Posłowie najpierw wysłuchali sprawozdania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, a następnie przegłosowali zmianę nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego na Politechnikę Bydgoską. Politechnika to jest coś, czego po pierwsze w regionie kujawsko-pomorskim nie ma i to trzeba podkreślić. Po drugie jest to docenienie zasług uczelni, jej dorobku naukowego i jej rozwoju. Politechnika to brzmi dumnie i myślę, że ta uczelnia Bydgoszcz i region zasługuje właśnie, aby jedna ze wspaniałych szkół bydgoskich nosiła właśnie takie imię. Wcześniej w sprawie zmiany nazwy społeczność UTP wypowiedziała się w referendum. W lutym za przekształceniem uczelni w Politechnikę było ponad 80% głosujących. Za było także Ministerstwo Edukacji i Nauki. Do zmiany nazwy jest już potrzebna tylko zgoda Senatu i podpis prezydenta. W takich sprawach, gdzie rzeczywiście
nikt nie traci, wszyscy mogą zyskać i tutaj w regionie, no to cieszę się, że udało się zbudować taką jedność wokół tego projektu, jedność wszystkich bydgoskich parlamentarzystów, ale myślę, że nie tylko. Przekształcenie w Politechnikę ma przyciągnąć absolwentów szkół średnich. Ze zmiany cieszą się także obecni studenci, którzy na dyplomie zamiast uniwersytetu będą mieć Politechnikę. Myślę, że jest to bardziej atrakcyjne na rynku pracy i jest to bardziej pozytywnie postrzegane. My też mamy dużo kontaktów międzynarodowych, jeździmy na różne staże, praktyki, mamy kontakty z różnymi firmami i jednak Politechnika gdzieś tam tak naprawdę na całym świecie wygląda już trochę lepiej niż uniwersytet. Zmiany mają być widoczne już od września. Pojawi się nowe logo, będą także nowe kierunki studiów. Zaoferujemy na nowy rok akademicki nowe kierunki studiów, oczywiście w obszarze inżynierskim. Będziemy pracować także nad infrastrukturą i zmianami wewnętrznymi, organizacyjnymi uczelni. Dodatkowo będziemy pracować nad wdrażaniem nowej strategii. Do 30 czerwca tego roku uczelnia przyjmie nową strategię. Strategię, która ma dać impuls dla rozwoju całego województwa. Bydgoszcz, Błażej Karczmarczyk. Założyli galowe mundury i spotkali się w Świeciu. W regionie odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. Są odznaczenia, medale i awanse, ale też okazja do podsumowania ostatniego roku i rozmów o ustawowych zmianach, które strażaków dotyczą. Uroczystościom przyglądała się Marta Jastrzębska. Kiedy słyszymy strażak, to myślimy czerwony wóz, walka z żywiołem, ogień. Jednak w tym zawodzie, tak jak w wielu innych, ostatni rok przyniósł wiele nowych wyzwań. Między innymi strażacy poza gaszeniem pożaru byli skoncentrowani na gaszeniu pandemii i tak pomagali w wyposażaniu magazynów, szpitali, izolatoriów, a także przewozili pacjentów, transportowali próbki i wiele materiałów do magazynów. Tych zadań było naprawdę dużo. Nie wolno nam zapomnieć o strażakach z pierwszej linii frontu w walce z COVID, którzy pełnili służbę w różnych szpitalach. Między innymi 16 strażaków ratowników pełniło służbę w Szpitalu Narodowym w Warszawie, Ciechocinku, Grudziądzu i Radziejowie. Za ciężką pracę strażacy otrzymali dziś odznaczenia, medale, wyróżnienia, awanse. Choć podkreślają, że to dla nich ważny dzień, to mówią jednocześnie, że zwykłe dziękuję też wystarcza. Największą satysfakcją jest to, jeśli ktoś po zakończonej akcji przyjdzie i powie dziękuję. To jest najważniejsze w tym, bo wtedy to pokazuje, że jesteśmy potrzebni i czujemy się potrzebni. Nic więc dziwnego, że strażacy należą do tych służb mundurowych, które są w kraju szczególnie lubiane i szanowane. Piękny budynek, najnowocześniejsze wyposażenie i zaangażowanie tak wielu osób najlepiej chyba obrazują, jakim szacunkiem i estymą się Państwo cieszycie. To jest wielka sprawa, to jest wielka rzecz. I dlatego w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Państwu tego ogromnie gratuluję. To nie jest łatwe, ale Państwo swoją postawą i działaniem udowadniacie codziennie, że warto służyć Rzeczypospolitej, że warto służyć naszym rodakom. W regionie chętnych do tej służby nie brakuje. Coraz lepiej wyposażone jednostki, jak ta uroczyście otwarta dziś w Świeciu, której koszt to ponad 14 milionów złotych, przyciągają do pracy młodych ludzi. Państwowa Straż Pożarna w województwie kujawsko-pomorskim to dziś około 1500 funkcjonariuszy i blisko 100 pracowników cywilnych. W tle uroczystości słychać jednak rozmowy o projekcie ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Po opublikowaniu jej treści pojawiło się sporo pytań, na które dziś odpowiada komendant główny OSP w Przysiersku. Potrzebne jest rzeczywiście bardzo duże unormowanie pewnych kwestii związanych z organizacją pracy ochotniczych straży pożarnej. Ja podkreślam, że ochotnicze straże pożarne odgrywają bardzo ważną rolę. Na pewno my z druhami się świetnie dogadamy. Strażacy mają to do siebie, że zawsze, prędzej czy później, chociaż czasami się różnią w różnych sprawach, na końcu wychodzą pogodzeni. Czy druhowie rzeczywiście z tego spotkania wyjdą pogodzeni i uśmiechnięci? Będziemy widzieć, ponieważ spotkanie, choć w reżimie sanitarnym, no to po wyjściu w końcu bez maseczek. Dla zbliżeń Marta Jastrzębska.
mimo pandemii nie zrezygnowały z pomocy seniorom. Cztery uczennice z 6 Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu wspierają toruńskich sybiraków w codziennych sprawach. Robią zakupy, porządki i w wyjątkowy sposób uczą się historii. Barbara Kuta miała zaledwie 10 lat, gdy razem z mamą i babcią została wywieziona do Kazachstanu. Spędziła tam 6 lat. Żyliśmy nadzieją i tęsknotą za krajem. Ja jako 10-letnie dziecko przeżyłam nostalgię i wiem, co to znaczy. Bardzo tęskniliśmy za krajem. Dziś 91-latka ma rodzinę, ale jak wielu seniorów w dobie pandemii zmaga się z trudnościami życia codziennego. Pomocną dłoń podały jej uczennice 6 Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Robiliśmy zakupy, jak trzeba było coś posprzątałyśmy, przesadziłyśmy kwiatki, czy pomogłyśmy w takich różnych obowiązkach domowych. Dla wolontariuszek pomoc sybirakom była żywą lekcją historii. Nie słyszeliśmy nigdy takich historii, jakie są właśnie przedstawione właśnie przez sybiraków. Dużo też daje te historie i samo przebywanie wśród tych osób, dużo daje do myślenia. Spędzaliśmy wcześniej już z nimi czas, bo były takie zajęcia u nas w szkole, gdzie oni właśnie przyjeżdżali, opowiadali o sobie. I dzięki temu to nas zachęciło, żeby z nimi współpracować. Projekt Serca pełne historii realizowany był w ramach olimpiady Zwolnieni z teorii. Przede wszystkim w tym projekcie jest możliwość pracowania w grupie, uczenia się współpracy, koordynacji działań, planowania działań. Choć projekt się zakończył, to uczennice deklarują, że o sybirakach nie zapomną. Wizyta dziewczyny to była tak jak promyk słońca, który oświecił nam trochę naszą samotność. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. Byłaś serca biciem, bądź moim natchnieniem to jedne z najsłynniejszych utworów Andrzeja Zauchy, które co roku rozbrzmiewają w Bydgoszczy. Już po raz 13 w Operze Nowa organizowany jest festiwal poświęcony twórczości tego wyjątkowego artysty. Trwają właśnie półfinały 22 czerwca, koncert galowy, podczas którego młodzi wokaliści spróbują swoich sił u boku m.in. Małgorzaty Ostrowskiej, Kasi Moś czy Kuby Badacha. Byłaś serce bicie, wiosną, zimą, życiem. Zaucha to jest jakieś dla mnie niebywałe połączenie precyzji muzycznej, wrażliwości ogromnej słowa. Te teksty, które on pisał, on w zasadzie nauczył mnie takiego rodzaju właśnie wrażliwości w muzyce, za co mega mu dziękuję. Ja tęskniłam bardzo za sceną i za śpiewaniem, więc stwierdziłam, że się zgłoszę, a że kocham Zauchę i znalazłam ten festiwal, jestem. Ja już nie chcę kusić los. Udział w konkursie biorę drugi raz. Aczkolwiek ten pierwszy to było hen daleko, jakieś 7 lat temu, o ile dobrze pamiętam, nie jestem pewna, ale chyba tak. I z tej okazji, że minęło tyle czasu, stwierdziłam, że taki prestiżowy konkurs to warto byłoby spróbować swoich sił drugi raz. To jest rzeczywiście taka trochę odskocznia od tej naszej przykrej codzienności muzycznej. No i możliwość zaśpiewania utworu z repertuaru Andrzeja Zauchy w nieco innej aranżacji, w troszeczkę zmienionej interpretacji, to też jest takie, że rzeczywiście bardzo motywuje i daje frajdę po prostu z tego występu. Eliminacje przebiegały na zasadzie przesłania demo z utworem Andrzeja Zauchy. I była wyjątkowa duża ilość zgłoszeń, ponad 150, więc dla jury będzie tutaj nie lada gratka, żeby wyłonić finalistów, którzy wystąpią w Operze Nowa 22 czerwca w Bydgoszczy. Snu i tak by nam nie przerwał. Luzowanie kolejnych obostrzeń to zielone światło dla branży turystycznej, dlatego coraz więcej klientów pojawia się w biurach podróży. Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie tak zwanego paszportu szczepień, który podczas pandemii może umożliwić swobodny przepływ osób w Europie.
Wzmożony ruch turystyczny widać gołym okiem. Luzowanie obostrzeń sprzyja wakacyjnym planom. W tym roku wiele osób zamierza wypoczywać w Polsce. No spokojnie, jak będzie sytuacja stabilna, to gdzieś się wyjedzie. Planujemy do Karpacza jechać w sierpniu. Myślę, że w tym roku jeszcze na Polskę może. Z synem, z siostrą, z mężem. Trójmiasto, nie? No to Sopot. Będzie najbliżej, najlepiej tam jest. Jakoś tak przyzwyczajenie. To co roku się jeździ. Wraz z zainteresowaniem turystów przybywa także ofert w biurach podróży. Najpopularniejsze są te zagraniczne kierunki, gdzie jest najmniej obostrzeń. Zaliczają się do nich Zanzibar, Albania, Meksyk czy Dominikana. Już wkrótce bezpieczne podróże mają umożliwić tak zwane paszporty szczepień. Wstępne porozumienie w tej sprawie osiągnęli w czwartek negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Certyfikat dostępny będzie w formacie cyfrowym lub papierowym i ma potwierdzać, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko COVID-19 lub że ma negatywny wynik testu lub przeszła chorobę. Jest szansa, że podróże po 25 czerwca będą w pełni tutaj już możliwe. Oczywiście nie we wszystkich krajach, każdy kraj podchodzi do tego indywidualnie. Natomiast jest szansa, że kraje europejskie, w Unii Europejskiej będzie to ujednolicone. Możliwości przybywa również dla tych, którzy stawiają w tym roku na turystykę krajową. Od 18 czerwca będzie można przelecieć z Bydgoszczy do Krakowa. Ten lot do historycznej stolicy Polski, a zarazem turystycznej stolicy Polski potrwa godzinę. Przewoźnik przygotował także atrakcyjną ofertę, bo bilety w jedną stronę zaczynają się od 99 zł. Planując rodzinny wypoczynek, można skorzystać również z bonu turystycznego, który jest ważny do końca marca 2022 roku. Od tego roku bonem można płacić nie tylko za noclegi, ale także za jednodniowe wycieczki bez noclegu, pod warunkiem, że w ramach wycieczki organizator turystyczny oferuje co najmniej dwie różne usługi. Może to być na przykład przejazd autokarem i zwiedzanie muzeum. Jeszcze przez 2 lata będzie można zrealizować także voucher turystyczny. Takie zmiany zakłada nowelizacja ustawy, którą w czwartek uchwalił Sejm. Olga Taraszka, TVP 3 Bydgoszcz. Teraz to już wszystkie informacje. O godzinie 19.15 program Urszuli Guźleckiej po oklaskach. Wieczorne wydanie zbliżeń o 21.30. Zapraszam. Do zobaczenia.